freshfood.com.pl. We know carb secrets. Stanowisko numer 2. Kurde, chłopaki, tutaj nie ma lipy, widzę. Nie ma. Nie ma lipy. Przygotowane. Drużyna. Kazik, Mateusz. Ojciec ten syn. Tak. Cześć, witamy wszystkich. Pozdrawiamy. Mieszanki specjalne. Własnej produkcji. To zaraz Mariusz będzie krzyczał, gdzie do mnie? Nie no. Coś tam próbujemy. Tu jest... Miszmasz. Tu jest czysta kukurydza, dosypujemy konopi, tylko domieszujemy. Tam mamy mieszankę. Tutaj. I to nie tylko. Tak, tutaj kuleczki okraszone. Już okraszane. Tak na słodko. Boster słodki jakiś, tak? Coś klejący? No niekoniecznie, bardziej ziołowy. Tylko, że tu jest orzech tygrysi, twoja wanilia, firmowa wanilia, firmowy małżgielem. A co tutaj takie fajne kolorki, takie na niebiesko? To jest dołożony, od peletu jakiegoś się porobiło. Pelet kolorowy, nie? A, no właśnie patrzę, takie niebieskie. Myślę, kurczę, multi pelet dołożony. Dawaj. Myślę, co to za kulki takie. Pakujemy, jak zwykle. Widać chłopaki. Cyk, pracujemy. Ale to tam co roku te same miejsce mieliście? Tak. Same. No oczywiście wszystko jasne. Tylko mamy. Bierze. No to dlatego już my nawet nie badamy dna, bo. No bo nie ma co. Już ja wiem, gdzie mamy rzucić i. Dobra, słuchajcie, łowienie o 15 zaczynamy klaksonem, tak? Dobra. Punktowane. No było 14.30, zrobimy o 15. Okej. A to do markera, tak? To do markera. No nie mamy za bardzo co podejrzeć tu, chłopaki. No na razie kurde. Nie ma. Jeszcze za wcześnie. Do kamery tutaj nie chcieli odkryć swoich jeszcze tutaj tajnych przyponów i zalęty. Dobra, nie będziemy wam tutaj tego zapraszamy nagrywać. Za pół godzinki. Okej, jak już będzie po nęceniu i po zarzucaniu zestawu. Tak? Znaczy tajemnic jakiś tam nie ma, wszystko raczej chyba prosto. No dokładnie, tak, tutaj, słuchajcie, no w tym karpiowaniu no, już Ameryki standard, się nie odkryje. Tak. No tutaj już, no tak, tak. No, tutaj... Także zobaczymy, no aczkolwiek, co wtedy tutaj... Tutaj były ryby na tym stanowisku rok temu? Nie, tutaj nie było. To tutaj był Darek z Maćkiem? Maciek z tym siedział z gałą. Ale mi się wydaje, że oni troszeczkę dalej siedzieli. Maciek z gałą tu, tutaj? Ja tu z Darkiem, z cukierkiem. Aha. Tam siedział ten młody z... No, jak kojarzy, tam dalej to już kojarzy. A tam Krzysiek siedział z Czarkiem. Jasne. Ma jakieś zróżnicowanie dna możemy liczyć, czy nie za bardzo? No, nie, to nie, chyba... To w miarę płasko. Co nie wiem, że gdzieś tam można wyczaić, w jakiej strefie są jakieś, czy korzeń, czy nie korzeń. No, w ten sposób. Może być troszeczkę karczy. Karczy jest, tak? Tak, bo to bywa tak, że wiesz, zestawy możesz rzucać, a potem na przykład branie pipi gdzieś odciągnie w lewo, w prawo i wiesz, i siedzi, nie? No dobra, będziemy próbować. To powodzenia, no. Trzymamy kciuki. Nie dziękujemy. Z chęcią będę przyjeżdżał często na ważenie, tak? Zapraszamy. Stanowisko numer 4, nie 3. Te numerki większe to są tutaj postawione przez właścicieli łowiska. I Bartek jako jednoosobowa drużyna, tak? Już patrzę, tutaj mamy przygotowane. Może podejrzymy jakieś zestawy. Coś ciekawego. Jeszcze się dipuje, to może, żeby nie przeszkodzić, zobaczymy. Proszę bardzo, GP Bites, zapaszek, cola. Na słodziutko. Tak. A tu no. Zestaw rzutowy, miękka plecionka tutaj na dłuższym antysplątaniowym rurce. Okej, nie przeszkadzamy, żeby tutaj nie zachwiać. Okej, a co tutaj masz? Tu bekon mam. A tutaj zapach bekon, czyli na śmierdziela i na słodko. Pokażemy tutaj może przypon, karp, rasa, haczyczek, tak? Tak. Coś takiego, okej. Okay. Na szybkiej grawce. I do nęcenia. Do nęcenia. Orzech, tygrysi, kukurydza. Aha, czyli już taka mieszanka w jednym tym, tak? I co, zalewałeś jakimś boosterem czy coś? Śliwką. Śliwką, czyli tutaj tak. Owocowo. Kola, bekon i śliwka w zręcie. A potem będzie wisienka na torcie, jak przyjedziemy ważyć. Okej, okay, lecimy na kolejne stanowisko. Okej, okay. Stanowisko numer 5. Drużyna z Podlasia, tak? Grudka, jesteś od Nika? Nie, z Grudka i Supraśla. A, Grudek Supraś. Aha. I taka drużynka z okolic. Mieszana. Mieszana.
Dobra, słuchajcie, co tutaj macie? Jest fish food, tak? Jest fish food. O, tu wszystko tu. Ogólnopolski zestaw, tak? Ogólnopolski, wszystko jest. No. Przeważnie. Tak. Fajnie. No zanęta tradycyjnie. O, kukurydza. Kukurydza. Pelet, konopie. A czym zalewaliście? Coś słodko jakiś? Tak, na słodko. Na słodko. Jedna na słodko, a robi na śmierdząco. To jest... Tu może jeszcze pozwolimy sobie zajrzeć. Tu na większą rybę. A tutaj co macie? Jakieś kulki takie mięsne? Tak, mięsne kulki. Mhm. Jakieś tam firmy. No, no. Z Genesisa. Śmiało mówić, tutaj nie ma jakichś tych. Nie, nie będzie się wycinać nas firm, tak? Czy to Adler, Fishfood, Tandem Bites, Scorpio, Genesis, Carrum, wszystko będziemy. Wszystko będzie na filmie, nie będzie wypikane, tak? Scorpion Chili. Można otworzyć? Otworzymy, tak? Taki. Zobaczymy. No? Ale też taki nuci rybny taki. Tak, tak, taki. Chili do smaku, a. No, bardzo fajny. I co na włos? Kulki? Czy jakieś kukurydzy, popapy? Najpierw zobaczymy ten. No, pelet. Pelet. Tak, żeby szybciej pracowało, tak, jak na początek. No i zobaczymy. No. Mało to jeszcze. Mniejsze kule. Mniejsze. To butelka. Okej, okay, to może przejdziemy tutaj na kolejne teraz stanowisko. Zobaczymy chłopaków z Brą Goła. Ostatnie stanowisko na tym brzegu, numer 6. Team z Brą Goła, proszę bardzo. Morągowski team karpiowy na załączonym obrazku. No i też konkretny konkretny futrak objazdowy. Po kolorku widać, że coś słodkiego, jakaś truskaweczka albo nie wiem, żurawinka, co tam może być jeszcze czerwonego. Czerwona porzeczka na przykład. Tu też trochę. Niestety. W markecie. No. Tu pokażemy zanętę. A to moja produkcja. Truskawkowo. A i tutaj kuleczki, ale piękne. Truskaweczki, super. Na miksach fish food. Słuchaj, ale ta zanęta bardzo fajna. Super pachnie. Truskaweczką. Znaczy jako mieszanka taka. Tak, tak, jako tak. Miks, ale tak, żeby wiesz, zakopciło właśnie jako tym miks owocem. Koloruje i kopci dobrze do tego kulki. Super, super, fajnie. Taka śmietankowa troszeczkę. Tak. Do tego truskawka krem. Szypiorek i trochę zeleń. Na smak. Wieczorem do jajeczek jeszcze, tak boczuś i... To będzie wieczorem. No. No, tu w bagażniku widzę dwie skrzynki bosterów, tak? Tak. Z gór, prosto z gór? Tak. Podobno na żubra już nie bierze, tylko no. Na Tatrę. Tak, żubr się wypalił, tak? Tak jest, tak jest. Już na tym łowisku nie tak działa. Jest. Bo żubr chodzi parami, a tu może jedno. Tak jest, tak jest. Tak jest. Okej, okay. Na tym brzegu nie byliśmy, tylko na stanowisku numer 1, które jest najbliżej domku, gdzie było rozpoczęcie, także jeszcze je na pewno odwiedzimy. O, tutaj jeszcze przed kamerę pcha się fishfoodowska truskawka 12 mm, będzie cięta. Chcemy wygrać zawody. Wszystko będzie zużyta także, dlatego poniżej struny. No. Okej, okay. Słuchajcie, to co, zapraszam Was na drugi brzeg. Na podium. Tutaj mamy do 6. stanowisk, tam będzie od 7 do 11. No a Wam życzę podium, tak? Na podium. A o na 15 zaczynamy łowienie. Na podium. O 15 zaczynamy jakby co łowienie klaksonem. No także z chęcią jeszcze dzisiaj przyjadę coś ważyć. Jasne. Wszystkiego dobrego, hej. Stanowisko numer 7, przeciwległy brzeg. Chłopaki tutaj w tamtym roku byliście obok, tak? Obok, tak. Tego stanowiska nie było w zeszłorocznych zawodach. Nie było. Także zobaczymy co z efekty, tak troszeczkę tu jest takie zwężenie. Także trzy drużyny będą w jednym miejscu łowić. Wszyscy lecą w jednym nie, miejscu. Nie, no my nie musimy rzucać. Nie, to nie jest tak, tak, tak. To nie jest takie, wiesz. Znaczy, ja walę jeszcze w przesmyk, no, spróbuję rzucić. Bo chłopaki w ogóle to w przesmyk nie rzucają. Oni w ogóle nie chcą. Oni nie chcą tamtych trzcinek. Możecie próbować tu nawet wzdłuż brzegu. Wszystko próbować. Tak. No tak. Nie, no tak. Bo oni, bo to ja myślałem w tamtym roku, jak Krzysiek tutaj był za Łęski, to rzucał tam, to tamten brzeg jeszcze próbował, nie? Ale też nic. A oni już... Obok mnie! Kto pierwszy, ten lepszy. Tak? Rzuć na brzeg, to ci coś zaczepie. Może podejrzymy tutaj. Nie, no tutaj patrzę, że czerwony kolorek wygrywa. Tutaj też jakiś owoc, tak? Tak, truskaweczka krem. Truskaweczka krem. No podobnie jak na tym stanowisku vis-a-vis chłopaki truskawą, zanęta truskawkowa. Tak? W zeszłym roku po sąsiedzku, w tym roku sobie tak. Pelet, truskawka, wszystko na truskawkę. Także macie już miejsce praktycznie zaręcone, tylko strzelić się. Chłopaków zalecone miejsce.
pokażemy jeszcze. Podejrzymy przypony chłopaków. Większość na miękkiej plesiące. Wszystko takie krótsze, żółtowe. Okay. I przyprawa, nie? I tu jeszcze zajrzymy. Co mamy za firmy? Proszę bardzo. Nie musi być fish food. Aby polskie firmy były, tak? Promujmy polskie firmy. Proszę bardzo, TT Carp. Zgadzam się. Dokładnie. No mamy polskie praktycznie. Tak jest. No może. Trapper, TT Carp. O, a tu co ale mamy? I mamy, o. No i Daftona, też Polska. Ale żeby nie było, od paru lat wozimy, tak? Na zawody przynajmniej z fish foodem, żeby był fish food, tutti frutti. Aczkolwiek, no tutti frutti tutaj jest, też się sprawdzało. To macie polecik. Okej, dobrze, już nie będziemy tak wścibsko zaglądać. Zaglądać. Ale konkurencja nie zobaczy, dopiero ewentualnie na filmiku, który się ukaże z 2-3 tygodnie po zawodach, także... Oni mają dobry wzrok. Tak, tak, z lornetkami. Dobra, przechodzimy do sąsiadów. Kolejna drużyna, stanowisko numer 8. Druga drużyna, proszę bardzo, mrągowskiego teamu karpiowego. Karpiowego, tak jest. Przyjechali. Legenda tutaj. Namiot macie, rozumiem, bo tak wszystko tutaj rozwalone. Tak, na razie przygotowanie. Dwie zgrzewki bosterów, ale patrzę, tam chłopaki preferują żywiec górski, a wy jednak region Łomża. A ciągnie te same miasto, zobacz. Ciągnie swojego co do lasu. Co nie? Ja mówię, promujmy swoje. Tak jest, promujmy swoje. A chłopaki górali, okej, możemy coś podejrzeć? Proszę bardzo. Co wy tutaj macie? No to ja dzisiaj testuję Marcin Bandita. No. Także właśnie mówię, promujemy polskie firmy. Ananasa i Tuna Max, nie? Proszę bardzo, tuńczyk fluo. Tuńczyk fluo z truskaweczką łamany. Powąchać? Bandita i tutaj truskaweczka, ananaster Bandita, nie? I tutaj. Do tego dzisiaj. Rafałka. To idzie na dzisiejszą. Ananas, truskawka. Na pierwszą dobę, nie? Czyli większość patrzy na słodko wszyscy. Tam, tutaj tuńczyk w sumie. No tam chłopaki na jakieś mięsne. Mam swoją żurawinkę, mam swoje mojito, co tego, nie? To znaczy, no tak jak ja to mówię, no Ameryki się nie odkryje. Na słodko, na śmierdzącą. Tak, mleczna kukurydza. A, to sławna mleczna. Mleczna kukurydza z Banita. Super. Mariusz na Renzłudzie był u nas w tym roku, był na tym i troszeczkę dał nam przetestowanie. Najfajniejszy zapach, który mi się wydaje od Rafała. No. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. No tamte angielskie to już nie wyciągamy. Tutaj jeszcze z Bandita, proszę bardzo, ananas. Ruskawka, likwidzik. No to fish food, to jest tutaj i tak już przepełnione te zawody tym fish foodem. Nie dość, że fish fooda, to jeszcze wszyscy fish fooda tutaj przed kamerę pchają. Nie. Ja rozumiem, dziękuję za lojalność, tak? Tropikana do tego, no to jeszcze mamy takie mniejsze, do tego Zbyszka produkcja, truskaweczka. Truskaweczka. Chłopaki. Tambelki Zbyszek sam produkuje. Chłopaki, właśnie widzę tam na truskawkę. Fajną taką zanętę gdzieś, mówi, gdzieś kupili, taka truskawkowa. Tam sypka taka gdzieś na cepenie, on mówił, kupili czy gdzieś. No. Tak fajnie pachnie taką śmietankową truskawką. Ja będę te zawody testował zestaw... Na Chodriga. Chodriga, dokładnie. Popapek. Widzę Korda Crank, tak? Tak jest. Tak to wygląda. Zestaw czodrigowy po prostu z tego tytułu, że to troszeczkę miękko jest. Zobaczymy. I popapiki do tego. I do tego popapki. Będziemy. Na razie idą Bandita, a później zobaczymy. Nie? No, będzie się próbować. To owoc, to śmierdzielek jakiś tutaj. To jest krupiaczek Michała Furtaka. No, tak. Rybny zapaszek taki. No. Okej. Okay. Nie, zobaczymy. Pierwsza doba, wiadomo. Dobra. To mniej więcej podejrzeliśmy tutaj, tak. Tutaj wędki już przygotowane. Ale to już zanęcaliście? Nie, jeszcze nie, dopiero przygotujecie jeszcze. Trwają, no. Także. Na razie po prostu. Okay. Patrzymy, co robi konkurencja na razie. No tak, na razie tak. Się bada terenie, gdzie rzuca, gdzie tego. Może się okaże, że nie trzeba będzie nęcić. No. To dokładnie, tutaj w tej odległości to faktycznie wszyscy gdzieś tam na środek rzucają, tak podobną odległość jakby, nie? Będziemy się starali gdzieś strzelać. No wiatr w sumie w ich tam stronę wieje, także. No, aczkolwiek ryba może tutaj też pod ten brzeg podchodzić, tak? Będziemy szukać punktu i będziemy się w niego strzelać, tak? No. To ciekawe, jak ona tutaj teraz zareaguje, przynajmniej na początek zawodu, gdzie ona tutaj będzie krążyć, w lewo, w prawo, tu walą, tam walą, nie? Ale podejrzewam, że nie wiem, może już dzisiaj coś się wydarzy. Przy tamtych edycjach to już pierwszego wieczoru coś się działo. No. Uspokoi się jeszcze godzinka, dwie. Będzie koło myja na pewno, nie? Na początek. Także tutaj jak się rozłożycie, to pewnie zaraz uruchomi się okrągły stół, tak jak w zeszłym roku, także... No, przechodzimy teraz do stanowiska firmowego Fish Food. Dariusz Gałkiewicz, Paweł Hołdyński wylosowali stanowisko, które do tej pory dwa razy zwyciężyło. Także
mają tutaj też coś do udowodnienia. Mają coś do udowodnienia, że jednak to stanowisko wcale nie musi być zwycięskie. Albo podtrzymają dobrą pasję i również wygrają. Chłopaki z Fiszuda, drużyna firmowa z banerkiem. Reklama dźwignią handlu. Zobaczymy, co tutaj mają. Dobra, trzeba chwalić. Co mamy? Tu jest taki jeszcze artystyczny nieraz. Tutaj jeszcze wyroby trochę na komponentach, Fiszuda i miksach. A to zaznaczmy, są kulki, które w przyszłym roku już będą oficjalnie. Tak, squidzik. Fiszudzie, squidzik. Na szwałku ładnie, Paweł też połowy. To jest 20 mm akurat wersja. No, śmierdzielek. Bardzo fajne, stabilne kuleczki. 2 lata testów. No. I po 2 latach wchodzi jako oficjalna kuleczka już. No ale patrzę tak ogólnie na grubsze, tutaj wszystko takie 20. A czy nie, tutaj są, zobacz, Marcin. Wziąłeś wszystko, co w domu masz, tak? Może przede wszystkim to, co będzie szybko pracować. 12 mm poletorzych tygrysiu, który się rewelacyjnie sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o kulki zanętowe, tutaj są 20. No, masz trochę tego są... towaru, panie, to tak. Więcej niż u mnie w sklepie na półkach. No. To są 20, które są późniejszym wariantem. Tu może zademonstruję. Zacznijmy od tego, to co jest tutaj, tak? Tutaj mamy kulki o średnicy 16 i 20 mm. Światło jakieś lepsze weźmiemy. Tu, to są 16 i 20, w których mamy banan ananas. Jest tutaj, są tutaj kulki vanilia krem. Te wiórki tylko tutti frutti. I teraz tak, wszystko jest zalane bosterkiem vanilia krem. Do tego posypane mączką z kokosa. Mączką z orzecha arachidowego i delikatnie troszeczkę wiórków kokosowych, żeby to właśnie w toni w słupie pracowało. A co się uda, zobaczymy. Aromat jest świetny. Do tego dojdzie pelet 12 mm, a także ten spod PVA Mix. Dobra, chłopaki, a co z przyponami? Jakie? Przypony? No w ogóle jakieś popaty czodrik? Robicie, czy co? Czodrik? Jeden na pewno będzie czodrik i jeden na sztywniaka EQ Derigo, jakaś pojedyncza kulka. Zero bałwanków, nie wiem jak Darek. Darek na pewno ma jakieś swoje asy. Planujesz zarzucić zestawy dzisiaj, czy nie? Planuję, to jest wstępnie. Wstępnie? Wstępnie planuję. No bo widzę zaraz tylko, gdzie wędki. O kurde, branie było i wędki ciągnęło. A że organizator to jest równy gość. A że operator kamery też jest równy gość. Nie, to chyba już nie dojedziemy jak na tamtym brzegu. No słuchajcie, losowanie super. No. Nie no, dla was trochę tutaj tak. Jedyny minus tego stanowiska to jest kiepsko pod namiot, bo jest bardzo krzywo, nie? A, czyli taki spadek. No, jest duży spadek, tak, ale... Tak jak ustawisz, to z kolei będzie na bok, tak? To zaraz o tyle tak mamy jeszcze... Przodu, nie? O tyle fajnie, że zaraz sobie jeszcze wyciągniemy diperka i zobaczymy, gdzie jest skraj, wiesz, tych zaczepów, nie? Tutaj. To akurat ten diper do takiego... Diper do łowienia, to zrobi robotę, nie? Tak, bo tutaj mi się wydaje, że oni tak w okolicach gdzieś 10-15 metrów coś jakiś chyba był zaczep. Ta. Raz mieli gdzieś po prawej stronie jakiś zaczep. Zdecydowanie, bo ja już w tamtym roku coś jakaś ryba weszła. Markerem sprawdzałem. No. Gdzieś 10-15 metrów coś jest. No, i tak, tutaj tak, nie ma miękkiej gry, to mu nie można pozwolić jak wejdzie już, nie? Żeby sobie gdzieś tam... Tak zwany hol siłowy. Hol siłowy, tutaj nie ma drogi. Okrągły stół niedaleko, tak że będziecie praktycznie na stanowisku mogli. Właśnie ja się bałem tego. Tak, tego okrągłego stołu. Także tak to wygląda, co sobie przygotowaliśmy. Dużo nęcenia na pierwszą dobę. Mamy, może dlaczego dużo, bo mamy 3 doby i możemy sobie pozwolić na proces, który może potrwać troszeczkę dłużej. Przy 2 nockach użyłbym na przykład towaru, który szybko zapracuje, tak bym zrobił pelet, kulki gdzieś tam pocięte w pół, żeby to szybko działało. A tutaj możemy sobie zrobić taki wariant, że uderzeniowo, że on nie musi zadziałać, powiedzmy dzisiaj, ale może, znaczy ja mam takie doświadczenie, że przy kulkach on tutaj nie wchodził od razu, ale jak wchodził, on się bardzo trzymał, nie? Słuchaj, bo tak, no kulka zostanie na dnie, nawet jak ta ryba od razu nie podpłynie, tak? Jutro jak dorzucicie jakiegoś peletu, czy czymś tam zakupicie, no to tak. I ona wpłynie, to już będzie miała co jeść, tak? Bo z grubszych frakcji nie będziemy mocno tak, rozsypać. Na dzisiaj dostaje chyba, że będą od razu brania, chyba, że będą od razu brania i od razu będzie pobierać, tak? I głównie na słodko, w ogóle fajnie, bo sama baza, na której robiłem Deepak, to jest Skarb Marketu, polecam Deep and Buster Base, ona jest sama sobie taka słodziutka, fajna. Miodowa, do tego tak. Jak dodamy troszeczkę słodzika, ulubiony flaworek owocowy, tworzy nam się naprawdę świetna zalewa, nie? A sam próbowałem, bo tam nie ma glikolu i gliceryny, także no, to jest bezpieczne, to wszystko, można spróbować. Wszystko chyba wszystko nie ma, chyba, że upchałeś gdzieś tam, nie? Nie ma powodu, no. Nie ma powodu. Także tak to wygląda, na spokojnie, namiot rozbity, wędki rozłożone, teraz uzbroicie w zestawy spod w rękę i jedziemy z tematem. Dobra, to powodzenia, trzymam kciuki. Ja nie dziękuję, nie wiem jak on. Już za godzinkę przychodzę. Na ważenie, tak? Tak jest. W ciemno. Okej, okay, stanowisko numer 9, teraz będzie stanowisko numer 10. Zapraszam. Stanowisko numer 10. Dwie wędki już przygotowane, zarzucone, czy jeszcze nie? Przygotowane. Na razie przygotowane, okej, okay, to podejrzymy, co tutaj macie. Gotowości dopiero. Na razie bomby będą. Jak zwykle. Ameryki nie odkryjemy. Na słodko, owoc, mieszanka. Truskawka, pelet, tak.
morwa, śmierdziel, halibut, żurawina. Morwa, żurawina, tak? Tak. Owoce. Tak. Może o tak. Pokażemy bliżej. Trochę kuku. Konopia, tak, troszeczkę kukurydzy. Tak. Konopi. Grubszy pelet, mniejszy pelet, tak, wszystko, żeby bójki, pracowało od zaraz po wrzuceniu do paru godzin jeszcze, tak. A tutaj co macie, czym kukurydzę zalewaliście? Celesem. Celesem, tak? Tak. Korski plikier. Naturalny. Naturalnie. Konopia. Konopia. No i więcej nic nie ma. No, no. Bez większych kombinacji. Superansko. I tutaj jeszcze może zajrzymy. Biwaczek stoi, najważniejsze. Proszę bardzo. Tutaj mamy drobny pelecik. No my wiemy, to na każdym starowisku zawsze ktoś z Fiszwuda coś tam do tej kamery pcha, ja rozumiem. Nie, sporo. Promujemy tutaj wszystkie firmy z naciskiem na polskie. Tak, zgadza się. Także co tu mamy z polskich? Lorpio. Proszę bardzo. Sławny pelet do metody. Tutaj mamy jeszcze Stalomaksik. Mieszaneczka to jest jakaś, tak? Squid, super squid, dwójeczka. Squid z squid z krillem. Tak, zostało trochę, to domieszałem. Dwójeczka. Proszę tak, bardzo. A, tak do pasty tu jedziecie, tak? Proszę bardzo. A tutaj kolega sam. Carp Life. Wcześniej. Fish food w środku też no. Jest, także słodko. Międzynarodny je. Dokładnie, wszystkiego, wszystkiego po trochu. A już niech karp sobie wybiera, nie? Tak. Co on będzie lubił, co wybierze, to już jest, wie. Dobra panowie, to nie przeszkadzam. Nie ma sprawy. Powodzenia i życzę. Zabawa najważniejsza. Mam nadzieję, że tutaj coś się będzie działo. Co roku w tym stanowisku coś było. Jakaś rybka podchodziła, także. No powiem szczerze, tutaj. Życzę, żeby jeszcze. Żebyście podtrzymali dobrą pasję. A, prywatnie nawet przyjeżdżacie. To znaczy miejsce największe. A to o czym tu mówimy, jakby tutaj już byliście. No. To znacie tutaj to miejsce, gdzie rzucać za bardzo nawet. Tutaj hali, ja jeszcze mówię, żeby to miejsce trafić, to bym mógł. Tak? To miejsce jest koło Darka, będzie wesoło, no i wyszło jak wyszło. To odpada, wiesz, i czy badanie dna, czy tego, jak tu już prywatnie mówiliście, to praktycznie to, tylko zająć się tylko zanętą, zestawami. Miejsce znam jak własną teściową, także nie ma. Aha. No to super. Pozdrawiamy teściową jakby co, tak? Okej, okay, przechodzimy na ostatnie stanowisko na tym brzegu, numer 11. Stanowisko numer 11. Ostatnie na tym brzegu. Najbardziej takie, można powiedzieć, zaciszne. Tutaj takie wysokie drzewa są zwisające nad wodę. Tam daleko jest mnich. Tu się kończy praktycznie ten zbiornik. Woda potem tam spływa, rzeczka. Także no, tutaj ryby też były łowione pod samymi tymi drzewami, pod brzegiem. Ale oczywiście większość jednak brań zawsze gdzieś tak ze środka, na wysokości tego słupa, który tutaj jeszcze został. Przewonów na szczęście nie ma, także słup może posłużyć jako marker. Ta ryba tam się kręci w jego okolicach. Tutaj podejrzymy Wiesia z Białego Stoku, który łowi razem z Darkiem, który jeszcze tutaj się przy namiocie krząta. Nie będziemy mu na razie przeszkadzać. A Wiesio nam pochwali się swoimi kuleczkami, które sam zmajstrował. Dwa rozmiary, 16-20, tak? Tak, dokładnie. Tak, może pokażemy tutaj coś takiego. Zaraz będziemy zgadywać. Jakiś śmierdziel z owocem, nie tak? Wszystkiego. Śmierdziel z owocem, że teraz w kieszeń. Dobra, jest parę. Zwycięskie. Jeszcze możesz tutaj. A to przyntówki to sam robiłeś, czy to Derowskie? Bo jeszcze patrzę, stare opakowanie. A, pudełeczko zostało. Bo są zgrabne. No. A tutaj co? To też to samo, tak? Tylko to coś jeszcze zalane? Tu doprawione jest jeszcze alkoholem. Na zimno porę roku jest. No, aha, czyli żeby. Lepiej ten aromat się uwalniał z tych kulek? Tak, żeby przed nie bardziej smużyło. To ciekawe, taka rybna właśnie połączenia. Czyli co tutaj masz? Ten shellfish żurawina, tak? Tak, dokładnie. Shellfish, shellfish żurawina. I tutaj co? To na PV-kę będziesz zakładał? No halibuta? Zobaczymy, coś trzeba będzie zrobić. No, jeszcze tego. Tłuste jest. No właśnie, tego tłuściutkiego chciałem powiedzieć właśnie, że masz tego fajnego jeszcze. Trzeba tłustego. Tłuściutkiego halibuta. Ma być sroga i wczesna także. Muszę uzupełnić tłuszcze zimę. Trzeba tłuszczyku trochę do. O, jest zupełnie. Tutaj może zestaw jeszcze podejrzymy, jak się nie ukłuje. No, znaczy będzie skuteczny. Czyli nie ma lipy, zakładasz to, czym nęcisz, tak? Nie tak, kombinujesz. Dokładnie. Że tak się nieśmiało zapytam, na te ostatnie kuleczki miałeś efekty, jeżeli chodzi o tego karpia, co na koplanach w Białymstoku? Ten sam, prawie 17 kg. No. I co ciekawe, nie miał żadnej rany oprócz moich ranek. Kurczę, czyli tak, za pierwszym razem ile ważył? 16,5, tak? 16,70. 70. I po miesiącu 16,30. I z tego samego miejsca? I nie miał żadnych innych ranek oprócz moich. Tak?
Kurczę, czysta ryba. Taka duża ryba i czysta. No, no widziałem, piękny, piękny. Także... Te łuski takie przypominały mi takiego jednego z Czarnej Białostockiej. Tak się właśnie zastanawiałem, czy ktoś go tam nie przewiózł. Podobne 12 sztuk wpuściłem do zbiornika, tak? Ale nie sądzę, żeby tak szybko urosły przez 15 lat. No. Ale łuszczenie bardzo ładne. No tak, super, super. No i waleczny. Dobra, powodzenia, jak coś, przyjdziemy jeszcze do Darka, zobaczymy. Chociaż Darek już patrzę, mimo to, że przy namiocie jeszcze. Ale ten duży namiot będzie. Tak, będzie duży namiot, a we dwójkę będziecie w jednym namiocie, tak? Stół do bilarda. We dwójkę w namiocie, jednym, tak? Nie, no. Nie, każdy, nie zauważyłem, że ty masz już swój domek rozstawiony. Ja już mam rzucony. Tak. Ty masz już zarzucony? Nie mam więcej pytań w ogóle, nawet nie podejrzymy zestawów, tak? Tak, już wszystko w wodzie. No. Aha, elegancko. Na słodko na razie. Na słodko, tak? Słuchajcie, no żeby tam wam już tutaj nie przy tego łowienie już zaczęliśmy. Także nęcić można do tej 17, nawet troszeczkę ktoś później będzie tam sobie nęcił, także dzisiaj może nie rygorystycznie tego już nie będziemy tam kończyć według regulaminu, żeby no, z uwagi na to, że to opóźnienie jednak było na rozpoczęciu. No cóż, powodzenia jeszcze Darkowi na tym brzegu. Zmykamy na przeciwległy brzeg, gdzie są 3 stanowiska. Zanim może jednak pojedziemy na tamten brzeg, chciałbym wam jeszcze tutaj pokazać miejsce integracji, które w zeszłym roku zrobiło niesamowitą furorę. Jest to taka wielka szpula po przewodach tych, co idą na słupy. Służy jako taki okrągły stół. Jeszcze drużyny tutaj mają co robić na swoich stanowiskach. Jeszcze namioty nie wszyscy porozkładali, zaręcone miejsca. Już na większości praktycznie są. Zestawy też już większość ma w wodzie. Ale myślę, że już dzisiejszego wieczoru, tak jak w zeszłym roku, zaczną wszyscy znosić tutaj jakieś jedzenie, wszystko co mają do picia i biesiada będzie trwała na całego, od samego początku zawodów, aż do ich końca. Także tak to wygląda tutaj w tym miejscu, na tamtym brzegu jest chyba też taka jedna szpula. Okej, teraz już jedziemy na tamtym brzeg. Ostatni brzeg, tutaj mamy 3 stanowiska, jesteśmy na 12. Zobaczymy tutaj u chłopaków. I tutaj proszę bardzo. Po kremie pudełeczko. Masa dla włosów. Czy ktoś rozumie po rosyjsku? Proszę bardzo. Kulki ze wschodu. Tak. Mieszanka, a co tutaj macie jakieś? Wiesz co, to jest miks i to są i razem i słodkie i śmierdzące, tylko że jest zadipowane z tendencją na słodko. No, takie. Tak. Ale powiem ci, że tak już wącham praktycznie prawie wszystkie stanowiska. Podobnie? I wszystko podobnie, tak. Takie. Albo mieszanka, coś ze słodkim. Tak. I tak wiesz, już potem jakieś poszczególne kulki już na włos, no, to przynęte to już. Drugi zestaw, tu już mam taki wyszukany, co nie tutaj nie, jest. Nie, no to proszę, to już selekcja totalna. Tu jakiś tam już miksik śmierdziel z owocami, a tu no. Typowy jakiś śmierdziuszek, dwie tonące oczywiście. No, zobaczymy, na razie tak. To jest torebka sturowa PFO-a? Nie, to bez torebki pójdzie do wody. Bez torebki, dobra. A tutaj, czekaj, jeszcze dzisiaj może troszeczkę na słońce bardziej. Tak, tutaj chłopaki mają fajny polecik. Ale też miks taki śmierdzący fajnie pracujący. I owocowy. I jeszcze no, morwa, super. Drobny morwa, bo był dany polecik. No. Więc myślę, tak. Że on będzie fajnie właśnie pracował. I szybko. Tutaj jest tendencja tak bardziej, że taki śmierdzący, ukryty zapach jest, nie? Jest czuć, tak, w ducie rybnej taki. A tutaj typowo tak na słodko te kulki, tylko że też są śmierdzące. Bo nie chcieliśmy oddzielnie jakoś tak rzucać, że śmierdzące, słodko, bo to nie byłoby sensu. No tak, słuchajcie, no to ja już kolejny raz się powtórzę. Tak. Ameryki się nie odkryje, tak? Śmierdząco, słodko, gdzieś tam coś ziołowego, ewentualnie korzennego, tak, ktoś tam próbuje mówiąc, coś innego. Ziaren praktycznie owoc zero. Śmierdziel, no i wszyscy owoc śmierdziel. No właśnie, o, to jedyne tutaj u was może zwrócić uwagę, że praktycznie bez ziaren. Tak, tam, bo tak typowo konopie, jakaś kukurydza, to chłopaki tam właśnie dużo stosowali. A wy tutaj właśnie pelet, żeby tam trochę smużył coś tego tak, i treściwe kulki. Troszeczkę, żeby tej drobnicy się pokręciło, no, ale nie dokładnie. Za dużo, bo nie jest nam potrzebna, prawda? No tak. A zobaczymy, czy tu w tą zatokę coś przybędruje, czy nie. Najwyżej spalik rzucimy. No ale właśnie fajnie, że tutaj macie też troszeczkę na prawo możliwość. No manewru jest, więc jakby w tych miejscach nic nie było, to po prostu słuchaj, sobie... no wiatr tak z tej północy, tutaj chyba tak zawiewa, tak? Północ, dobrze mówię? Tak, i wiesz co, to jest chyba... Czekaj, bo teraz tak, tutaj mamy słońce, będzie tam zachodziło. Tak, tam wschód, znaczy nie, wschód, tak? Wschód to taki, no taki wschodni nawet. Taki wschodni. Nawet typowo wschodni, bo tak, słońce się wydaje, że ono tam potem będzie zachodzić, dobrze, w tamtą stronę. Pod wiatr mamy. Czyli wschodni. No ale teraz też tutaj słoneczko nagrzewa takie, także może być jakaś cieplejsza woda. Za górko schowanie tak, bo tutaj te płcizny chyba z tego co wiem, choć nigdy tutaj nie rzucałem. No, nie, tu płytko jest, tu płytko jest. Ale tu byliście tutaj. Tak, byliście. Z Karolem do zerówki. Tak?
No to można powiedzieć, że wy tutaj miejscowi jesteście. Ja tak tutaj myślę, coś może coś doradzę. Ogólnie, może coś, znaczy ja też tutaj, wiesz, praktycznie nie mówiłem, to tylko tak z poprzednich edycji myślałem, że coś podpowiem, ale jak wy mówicie, że ty niedaleko mieszkaliście, do szkoły chodziliście, to już nie ma więcej pytań. No i śledziłem tutaj wasze te zawody pierwsze i drugie, bo jak żeście mieli te pierwsze i drugie, to tutaj raz za to złapałem, bo tam jedynka domek był zajęty na pierwszych, a na drugich to wtedy za to, co schowani siedzieliśmy. Więc tak śledziliśmy tutaj i się zaraziliśmy i też chcieliśmy spróbować. Słuchajcie, no macie wodę fajną pod bokiem. No tutaj właśnie to łowisko czukty to jest fajne, bo można właśnie w miarę często coś liczyć na jakieś branie, tak? No jest populacja. Bo jak wiesz, tak jak nasze typowe PZW, gdzieś pojedziesz, wiesz, potem można się zniechęcić, bo tak, wydajesz na sprzęt, na zanęty, na przynęty i na przykład nie ma brani. Tak się zastanawiasz, czy coś źle robisz, czy coś nie tak, czy źle miejsce wytypowałeś, nie? A na takim łowisku możesz nabrać pewności, czy do przypolów, czy do jakiejś zanęty, czy do kulek, czy do samych zestawów, tak? To i prawda. Wtedy pewnie łowić na takich wodach, gdzie jest trudniej jednak obranie. Się dokładnie obeznać z tury, tak, żeby na te większe potem pojeździć, bo to nie sztuka jest zacząć od tych większych i potracić się. Dokładnie. Nie ma sensu. Dobra, to życzę powodzenia. Nie dziękuję. Kolejne odwiedziny będą już z wagą, mam nadzieję. Tak, tak? No my też. Dobrze, przechodzimy na stanowisko pechowe numer 13. Się okaże. Co nie? Stanowisko najbardziej pechowe na zawodach na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o numer, czyli 13. Ale brązowi medaliści z zeszłego roku. Emilka z chłopakiem, tak? Co tam macie przygotowane? Standardowo. Truskawa jakaś znowu. Truskawka owoc, tak? Z... Nie, no truskawka, no, truskawka to jest w ogóle fenomen. Różne smaki, tak jak ja w swoim sklepie na przykład patrzę stacjonarnym, jak się dają. Skopeks już siadł z dwa sezony temu, tak? Wanilia tak trochę przygasa. No truskawka jest zawsze... Tutaj leśne skarby, tajemnice. Robione własnoręcznie. Proszę bardzo. Borowiki krojone, klasa druga. Tak. Tu własnoręcznie. Także no mówię, no wracając do tej truskawki. No zawsze jest numer jeden i praktycznie... Na komponentach Marcina robione. Ale zapaszek zaraz muszę poczuć do tego. Ale co to jest? Powiedz, bo taki jakiś dziwny, taki jakiś coś korzenny wpada, jakiś pieprz, coś? Czosnek. Czosnek? No taki jakiś, no powiem Ci taki, że dziwny, taki intrygujący, taki, znaczy tak, wyróżniający się od tych wszystkich, co do tej pory włychałem, a już jest przedostatnie stanowisko. Nie, jeszcze jedynka została, to wiesz. Tutaj jest gdzie? No. Kurde, no taki, ale on taki jest jakby czosnek z czymś jeszcze połączony taki. No taki ciekawy, ciekawy. Z miksem, to tak no, no właśnie, tak, jak z miksem po prostu. To jest taki... To jakiś owocyk. Donald wanilia. No, taki słodki. Zmieszane. Proszę bardzo, Donald wanilia w kolorze zielonym. Kurczę. Nie no, powiem Ci, mówię, no już tutaj nie słodząc, robię. Ale nie słodząc, takie najbardziej takie intrygujące zapachy z tych, co do tej pory wąchałem, no. Szczególnie ten czosnek, nie poznałem, że to jest taki, nie poznałem, że to jest, wiesz, czosnek, no. Tylko taki właśnie w jakiejś takiej nucie. To już to jakiś jest cynamon, piernik, coś. Cynamon, no mój ulubiony korzenny aromat, niedoceniany. Proszę bardzo, cynamonowe kulki. Kiedyś miałem fajną sytuację na szwałku. Połowiliśmy tam parę karpi i przepłynąłem się na inne stanowiska zobaczyć, co się dzieje, tak? No i zapływa mi tam wszyscy, no mizernie, tam jakieś jedno branie albo wodę, albo coś tam. Ja mówię, no tam mamy parę karpi. Tam. A na co mówicie? Ja mówię, na cynamon. Na co? Nie, cynamon bardzo fajnie. Nie wiadomo, się... czy akurat, wiesz, czy to zasługa była cynamonu akurat, czy naszego stanowiska. Aczkolwiek no, mieliśmy efekty wtedy, jako jedni z nielicznych. Nie, naprawdę, fajny. Super. Uczę się. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Mówię, stanowisko tutaj u was, to wąchałem tam te wszystkie kulki, te są najbardziej takie... Które przypadły mi do gustu ze wszystkich, bo w miarę tak są takie podobne, jakieś tam mieszanki rybno-owocowe, coś tam tego, jakieś tam ewentualnie sam owoc. Super. Także. Super, elegancko. Aha, no to bo, wszystko... to właśnie leśne skarby. Tak, i to wszystko zalane było teraz. Ale jak już coś, zestawy już pizze macie w wodzie, tak? I to było... I podnęcone tak już macie? Podnęcone i to było zalane. Super, no to powodzenia, no musicie co najmniej obronić trzecie miejsce, jak nie wygrać, tak? No stąd, z tego miejsca praktycznie, no takie trochę tutaj na pograniczu, bo te stanowisko tak się przesunęły w tym roku. To było drugie miejsce w tamtym roku, tak? Bartka, tak. No Bartek teraz tamtam łowi. No także zobaczymy. Okej, przejdziemy teraz na stanowisko numer 14. W tamtym roku w tym miejscu nie było żadnego stanowiska, bo zostały usunięte przewody.
Także dodatkowe stanowisko w tym roku tutaj zrobiłem. Stanowisko numer 14. Ostatnie na tym brzegu. Kolega Mariusz. Do jutra jeszcze sam. Tutaj Wiesio dojedzie. Jak na razie, tak. Proszę bardzo. Zobaczymy, co tutaj za smakowitości. No, firma SBS. Tutaj troszeczkę już znam. Może widzieliście na moim kanale wywiad tutaj z Mariuszem Stopyrą na targach, tak, chyba w Sosnowcu. W Sosnowców. Także firma już jest taka z tradycją. Dosyć znana w Europie. Co tutaj mamy? Zobaczymy. Strawberry Jam. Truskaweczka. Czyli klasyka na wszystkich stanowiskach tutaj, tak jak już mówiłem, no nieśmiertelny, kurde, nie ma przystojów, truskawka nie ma przystojów, co roku numer jeden sprzedaży. Co, może właśnie być coś zaproponował? Coś pokażę, coś no właśnie, ciekawego, co będzie nowością, słuchaj, na przyszły rok, nie? To jest to, co jeszcze za bardzo nie ma w sprzedaży, to jest, słuchaj, tuńczyk z ananasem, nie? O. Dosyć ciekawa mieszanka, słuchaj. Może pokażemy tutaj do kamery od razu, jak te kuleczki będą wyglądać. I w ofercie jeszcze będą waftersy, słuchaj, smużące, nie? Dane w paczkę. Czyli nie? Na takie zawody idealna sprawa. No, dosyć ciekawe kuleczki, szybko pracujące będą, nie? Śmieszny taki zapach, ale słuchaj, już ja tam trochę na to połowiłem, nie? Na razie na ten rok dostaliśmy, żeby połączenie się sprawdza. A teraz właśnie tutaj też gdzieś u kogoś widziałem, chyba tam chłopaki mieli z Bandita chyba coś z tuńczykiem właśnie też pomieszane takie. Dobra, czyli tak, a czym nęciłeś tutaj te kuleczki, wrzucałeś, tak? Słuchaj, snowboard, to jest, to są insekty, z dipem proszkowym, wiesz, kuleczka przyprawiona, słuchaj, trochę polecików, czyli tu masz kuleczki pokruszone, zanętówki, tutaj wszystko, tak, dobra, jak najbardziej. Zobaczymy tutaj jeszcze jakieś, to mówisz o tym dipie proszkowym tutaj, tak? Oczywiście, tak, to jest ten dip proszkowy, to jest dip fluo. Coś takiego, ja go właśnie na targach widziałem, chyba Mariusz, mi się wydaje, że tam też coś wrzucał. Otwórz, tak, bo to jest... Jeden toś akurat unosi do góry, ta część mała, a to pracuje, rozkłada się po powierzchni, tak? Aha. Czyli co, najpierw w wodzie najpierw i w którym raz moczysz, najpierw w tym smużącym tym po ziemi, potem drą znowu do wody i drugi raz, słuchaj, obsypujesz tym, tak? Superancko. Dosyć trochę sporo w tym. Dwufazowe działanie, i przy dnie, i w górę. No takie, cieszy oko przede wszystkim. No to najważniejsze, żeby dla nas ładnie pachniało, cieszyło oko, to wtedy na pewno karpią też posmakuje, tak? A to jest w komplecie konkretne. Do tego zalewa, słuchaj, CSL, tak? To już z ziarnami, słuchaj. No, super. Super, elegancki. Akurat właśnie do tego jest ESRO, do zestawu. Czyli jeszcze pogrzebiemy. A, tutaj M2, tak? Jakieś popapki? To akurat popki są, słuchaj, z M2. Ale to jakieś... jest bodajże, żeby ci nie skłamać. Tak, coś w owoc, to było... czy co to jest? Czy nie, śmierdzi? To była krew rybna. Z rybą bodajże. Do tego jeszcze mam, słuchaj, tutaj zalewa. Taki intensywny. Nie, to jest krew Halibut. Akurat mi się skończyło niestety, ale powiem ci, na Nowaka dużo na tym w tym roku połowiłem na tego śmierdziela, nie? Byłem trochę właśnie na Śląsku w tym roku i zrobił robotę, słuchaj. Nie, słuchaj, tutaj SBS, to wiesz, topowa firma, także... No zobaczymy, jak tutaj na czuk, tak? To stanowisko, tak jak wspominałem. No, w tym roku na to połowiłem tutaj. Byłeś tutaj, tak? Byłem tutaj, w kwietniu siedziałem, słuchaj, to dosyć czyli konkretnie połowiliśmy. Czuk tańskie karpie już znają SBS-a, znają, także... słuchaj, miejmy nadzieję, że będą współpracowały, tak? No tutaj przy tym słupie właśnie, tak jak rozmawialiśmy, nie? Jak z domku w tamtym sezonie te zawody miały właśnie te brania. I właśnie w tym roku w kwietniu tutaj też mieli, tak? Właśnie w tych samych miejscach pociągali. Ale i chłopaki tutaj z boku też, oni tutaj miejscowi to mówili właśnie, że tutaj przy tych słupach ogólnie się kręcą, czy tam jakieś dołki, czy może na tych tam słupach. Tam jest fajny taki spad na 2,4 metra, zaraz za czyli zróżnicowanie dna, bo tak przeważnie gdzieś tam wszędzie słupa, płasko, a tu jednak zróżnicowanie. Tak, tam jest dosyć głęboko już, nie, w porównaniu do reszty zbiornika. Miejmy nadzieję, że się uda, tak? Nie, słuchaj, każdy z taką nadzieją przyjechał, zobaczymy. No wszystko, wszystko ryby zweryfikują. No, wszystko, co możemy zrobić, zarzucić, zestawy, zanęcić, no i czekać na branie. A to dopiero początek, jeszcze nawet chyba godzina nie minęła. O 16, godzina pierwsza minęła. Na razie nie słychać, żeby ktoś coś złowił. Zobaczymy, czy tego pierwszego... Podejrzewam, że jak ktoś padnie, to dopiero pod wieczór. Czy do tego właśnie pierwszego wieczoru zobaczymy, tak. Na razie było takie troszeczkę tutaj... Te ryby zamieszanie, nie wiedzą, tak. Zamieszanie, spombowanie, zamieszanie, chodzenie po brzegu. Za chwilę jeszcze może godzinka, dwie się uspokoi, już jakiś odjazd będzie. Ona wtedy może ruszy dopiero, tak. No dobrą sprawę. Wszystko będzie wiadomo w najbliższym czasie, także życzę powodzenia. Dziękuję. Jedziemy do bazy, mamy jeszcze stanowisko numer jeden, które jest najbliżej naszego domku. I na koniec stanowisko numer jeden, najbliżej naszej bazy, ale niestety nagrywamy z nimi na końcu. Chłopaki, proszę bardzo, akurat jeszcze tutaj kończą nęcenie. Tak jest.
kuleczki, kukurydza. Kukurydza, trochę peletu, peletu smużącego. No. Także tutaj zaraz przejdziemy, wypytamy ich troszeczkę, co tutaj mają do zaoferowania czuktańskim karpiom. Sama słodycz. No, trzy trzcińce tutaj, tak? No tutaj, tak. No mówię, no większość. Słodycz jakby króluje, tak? Dzisiaj słodycz i z tamtej strony teraz truskawka, zaraz środek będziemy ananasem jeszcze dorzucać. Jasne. I zobaczymy, co się będzie działo. Te zestawy już tutaj macie jeszcze przygotowane, jeszcze nie zarzucacie? Nie, jeszcze nie, jeszcze się. Dobra, to słuchajcie, to chodźcie, przejdziemy, zobaczymy tutaj, co macie. Pogrzebiemy wam jeszcze w torbach. Tak jest. Na wstępie chcieliśmy podziękować pani Joli ze sklepu Rybka. A, czyli za sponsorowanie. Sponsora, tak, mamy sponsora. Wszystkie kulki, co tu widzicie, przynęty, zanęty. No ale fajna sprawa, kurczę. Jak najwięcej takich sklepów, no. Tak jest. To wszystko... Współpracujących z karpiarzami. Tak, na zawodach jak najbardziej dobra reklama. Wszystko. I to polskich firm, Joli, Profes, tak? Tak, Profes. Tutaj jest bez bajca trochę. Jasne. No to fajne, patrzcie, zaopatrzenie w tym sklepie. Tak, znaczy to nam specjalnie zamawiała, pani. Tak, no, ale tak. Ma możliwość jakby dla karpiarzy tutaj zaoferować. Co powiedzieliśmy, to nam tam jakieś smaki, także już tutaj nie wnikaliśmy. Trochę kukurydzy jeszcze. Jasne. Tutaj dipujemy. Czyli mogliście sobie wybrać jakiś asortyment. Tak jest, tutaj dipujemy. No. Tu jest pop-upik z podwieszoną kulką własnej roboty i dipujemy to w truskawce. Dwie truskawki, truskawka pływająca i tonąca. Truskawka w truskawce. Truskawka w truskawce, tak, ale w tym roku na jeziorze tam u nas podełkiem sprawdza mi się, także... Ale tutaj coś już byliście, łowiliście? Tutaj na czuktach, tak, a tutaj ananasik. Powiem, że sporo właśnie drużyn takich jest tutaj nowych na zawodach, a się okazuje, że tutaj coś próbuje podpowiedzieć, tak. A że już tutaj łowili. I tutaj także. Ananas też jest z własnej roboty. Wręcz miejscowi, nie z niedaleka. Podwieszony jest Crazy Fruitem. Czyli bałwanki takie, pop-up wyżej, tak? 20 i pop-up to jakaś 15, 16. To jest 14. Tak. I w ananasie też dipowane. Dobra, słuchaj, jeszcze raz. Sklep? Sklep Rybka. Chopina, tak, Chopina w Ełku, pani Jola. Rybka, ulica Chopina, pani Jola, może taki asortyment tutaj dla karpiarzy, tak, załatwić. Pan Dariusz, to brat, prowadzi. Aha. I mama. Kurczę, fajna sprawa, no. Kulki własnej roboty też od kolegi z forum, to jest Borobite, to akurat Morwa. Z ciekawości tutaj sobie, jak zwykle, ciekawość karpiowej kuchni. O, przepraszam, nie mogę się oprzeć. No cukier się wytrąca, bo... Nie, to wiadomo, nie. To wiadomo, tutaj jest ananas. To tak zwane wykwity cukrzane, tak? Tak, tu ananas jest jeszcze. Ale morwa przepiękna, no. Tak, typowa ładnie, morwa, tak. Ta, którą można wyczuć tam, powiedzmy, w Rodzie Hutchinsonie. Tak jest. Sławna tutaj, morwa. Tutaj jest orzech tygrysi od niego, to jest... Każdy, kto wącha, to mówi, że super pachnie. No to ja już nie mogę inaczej powiedzieć niż super. Nie, no dokładnie. Tak. Taki typowy orzechowy zapach. Tak, ładnie pracują w wodzie, się sprawdzają. Tutaj na czuktach też się sprawdzały. Także walczymy. Nie poddajemy się. To wszystko dopiero zaczynamy, tak? Tak jest. Pierwsza godzina minęła, także... Jeszcze bałagan ogarnąć. No to przy takiej pogodzie można spokojnie to sobie odłożyć. Właśnie, namiot widzę, ma się rozstawiony. To jest najważniejsze, pogoda dopisała. Bo to, co było w zeszłym tygodniu. Trzeci rok z rzędu właśnie, także no jest fajnie. I się udaje, bo w tamtym roku, tak jak widziałem na filmach, też ta pogoda była ładna. Dokładnie. I dziękujemy organizatorowi, że z rezerw nas wpuścił. Tak, bo byliśmy na rezerwie. No to się cieszę właśnie, to jest rzutem na tasie, bo to są chłopaki jako 14 drużyna. Walczący, piszący. Tak, ale upominali się, pisali drużyna z listy rezerwowej, także postanowiliśmy zrobić te 14 stanowisko, żeby też może i pechowo nie było. Ale ostatni numer, ale na pewno nie ostatni na podium. Tak, ostatni, a już mają pierwsze miejsce, także może się utrzymać, że będą pierwsi na podium. No zobaczymy, ta ryba tutaj może wszędzie się gdzieś pojawić, tak? No kilka brań. Ten wiatr w naszą stronę tutaj wieje. Mamy nadzieję, że tu na płytko nam spłynie trochę. Że w tą zatokę tutaj dowiewa. Tam podnęciłem trochę, zaraz wyrzucę zestaw. No i będziemy próbować. Dobra, to trzymamy kciuki. Tak jest. Za wszystkich, żeby nie było, za wszystkie drużyny. Będziemy dzwonić, żeby ważyć. No dokładnie, także sam jestem ciekaw, kiedy będzie to pierwsze ważenie. Mam nadzieję, że już niebawem. Dziękujemy.